Kojarzycie może kryptowalutę Shiba Inu? Jeżeli nie, no to dzisiaj ją wam pokażę. Zrobiła ona bardzo duży wzrost i dzisiaj pokażę wam shitcoina, który ma, może potencjalnie zrobić 10x, ale pamiętajcie, to jest tylko moje zdanie, moja prywatna opinia i nie musicie się nią sugerować. Pamiętajcie zrobić własny research w sumie, ale na temat shitcoinów nie ma co robić za dużo researchu, ponieważ jakby to jest taka, można powiedzieć, ruletka. Nie wiadomo, co to będzie z tymi shitcoinami. Także, jeżeli was to interesuje, to zapraszam do filmu. Zanim pokażę wam Shiba, pokażę wam projekt, który wzrósł w ciągu 30 dni 21 000%. Wczoraj było 30, ponieważ teraz właśnie spadł i zobaczcie, znam pewną osobę, która kupiła za 3 zł, nie wiem kiedy, chyba z jakąś z miesiąc temu właśnie, i się zrobiło z tego 1200 zł, więc jakby no troszeczkę beczka. Także wpiszmy sobie Shiba Inu. Shiba Inu. Wypompowało ją Fest. Ciśnienie ma takie, że głowa mała. Wzrosła w ciągu 30 dni, słuchajcie, 24 000%. Zobaczcie tylko na jej wykres, jakie ona ma ciśnienie. No, jakby jej coś odwaliło, nie? Wywaliło cenę tak do góry w pizdu, że... No, szok, nie? No, ale dobra. Teraz właśnie jest taka faza, że na te shitcoiny jest moda, nie? I teraz ludzie poszukują fajnych shitcoinów, żeby zainwestować, bo widzą te wzrosty na tych innych shitcoinach, co nie? No i właśnie ja znalazłem taki shitcoin, jest nim Kabosu. Jest on dosyć nowy i to jest fakt, że jest dosyć nowy. I do tego ma już 43 tysiące adresów, które mają po prostu hodlersów, nie? Ma ponad 40, o już 57, odświeżyłem tylko, bo dane były ze wczoraj, bo dopiero kompa włączyłem. Także jak widzicie, no wczoraj było 40 tysięcy adresów, dzisiaj jest już 57, więc jakby dużo ludzi tym się interesuje i dużo ludzi to właśnie kupuje, tego shitcoina. Zobaczmy sobie ich stronę. No, co tu mam dużo mówić o shitcoinie? Shitcoin to shitcoin, jakby tutaj nie ma za dużo informacji. Jest to jakby żeńska wersja Shiby. No i właśnie po prostu tutaj jest cała historia Kabosu. Urodził się w 2005 roku w Japonii. Jakiś jest pupilkiem, kurde, jakieś te... No słuchajcie, no to nie jest jakby projekt z wartością jakoś, tylko to jest shitcoin sztucznie pompowany, rynek jest pompowany po prostu i zobaczcie tylko na wykres. Jakby zobaczcie też screena, ile ja tego mam, ja kupiłem gdzieś tutaj, na razie jestem w dupę, ale jakby ja sądzę, że to jeszcze odbije, ponieważ to mówię, to jest dosyć nowe, ponieważ wyszło, no kiedy to wyszło, zaraz zobaczymy. No to wyszło 11 maja o 12, a ja się tym zainteresowałem tutaj bardziej koło 22, 23, 24, nie? I właśnie no już jest poranek, teraz jest godzina 7:40. Ja nagrywam ten film po prostu, bo z rana mógłbym sobie go nagrać potem, ale nie wiadomo co będzie potem i chciałbym jakby najszybciej go nagrać, żebyście się najszybciej o tym dowiedzieli, ponieważ no żal by było przegapić fajną okazję. Ogólnie jest też sprawa, w ciągu 24 godzin on wczoraj zrobił na przykład, tam nie pamiętam o której godzinie, 800%, ale ja go nie mogłem kupić przez to, że sieć BNB miała problemy i się zacinała. W ogóle było takie przeciążenie, że prowizje za opłaty nie przychodziły w ogóle. Był jakiś error albo cały czas był pending przez godzinę czy coś w tym stylu, ale no później już na wieczór już się to unormowało i dopiero mogłem sobie kupić. Wczoraj na wieczór właśnie tutaj było 1100%, teraz jest 1200% ponad, no i w ciągu godziny 22%. Jak mówię, to jest dosyć nowy token, ryzyko jest też bardzo duże, ale też potencjalne zyski też są większe. Pamiętajcie, nie jest to porada finansowa ani porada inwestycyjna, róbcie oczywiście swój własny research, myślcie swoją głową, decydujcie sami za siebie, szczególnie w kwestii tych shitcoinów, no i po prostu no co mam, po prostu no życzę wam samych udanych inwestycji. To tyle chyba ode mnie na dzisiaj. Ja zainwestowałem w to około $600, poleciałem słuchajcie na grubo, no bo jest trend, można coś zarobić i też w sumie też dużo zaryzykowałem. I jeszcze słuchajcie, zapomniałem powiedzieć, jak kupić Kabosu. Wchodzimy sobie tutaj w rynki i mamy go na PancakeSwapie. Klikamy sobie to na telefonie, oczywiście wklejamy sobie w The Apps ten link po prostu całym na Trust Walletcie. Bynajmniej ja kupuję na Trust Walletcie, jeżeli chcecie to możecie kupić na przykład przez Metamaska czy jakiś inny portfel przeglądarkowy, ale no ja preferuję Trust Wallet. No i robicie to wszystko na telefonie, jakby możecie sobie wkleić tego linka, tu się akurat długo ładuje, bo może jest przeciążenie aktualnie na giełdzie. Nie, już nie ma. Klikamy sobie tutaj Understand,
No i tutaj sobie zamieniacie na przykład za BNB albo BUSD. No i powiedzmy tutaj jeden jest właśnie warty tyle. Ja ich kupiłem za około 600 dolarów, mam ich około tylu. No i ogólnie to jest tak, że możecie sobie zrobić jeszcze w ten sposób, że macie tutaj BSC scan i sobie kopiujecie po prostu kontrakt adres i na przykład tutaj sobie bierzecie, nic nie macie, wklejacie sobie kontrakt adres, klikacie add, dodajecie i możecie sobie już od razu kupować kabosu bez żadnych problemów. No ale to nie ryzykuje ten niepieszny pana, ewentualnie jak coś to mi to spadnie do zera. No, także widzimy się w kolejnych filmach, siema.